Witamy Jana Parysa. Dziękujemy za odwagę i temat polityka wschodnia. Masz trzy, więc zakrzyczysz wszystko. To za dużo tych mikrofonów, ale witam serdecznie wszystkich przybyłych. Dziękuję za tak duże zainteresowanie polską polityką zagraniczną. Mam mówić o aktualnej sytuacji, raczej nie o zadaniach polskiej polityki, chociaż z diagnozy wynikają zadania. Więc będę mówił o faktach, a nie o planach, o tym, co się działo, co się dzieje. I przedstawię to, co w ciągu ostatnich 2 lat zrobił w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w tej dziedzinie pan minister Witold Waszczykowski, z którym współpracuję na co dzień. Proszę państwa, no przede wszystkim trzeba powiedzieć, że problemy polskiej polityki wschodniej wynikają dzisiaj głównie z działań dyplomacji rosyjskiej. Więc to nie jest tak, że możemy tutaj w sposób samodzielny robić to, co chcemy. To jest banalne stwierdzenie, ale to jest fakt. Oczywiście wschód to nie tylko Rosja, bo na przykład 3 państwa bałtyckie, które leżą na wschód od nas, to już nie jest część polityki wschodniej, to jest część polityki unijnej. Otóż bez względu na to, jak oceniamy naszą aktywność na wschodzie, to polityka Moskwy pozostaje czymś więcej niż punktem odniesienia, jest po prostu podstawowym uwarunkowaniem naszej wschodniej aktywności. Jeżeli idzie o Rosję, to myślę, że trzeba pamiętać, że ona wpływa właśnie nie tylko na nasze stosunki bilateralne, ale na możliwość naszego oddziaływania po prostu na całym, wobec wszystkich państw na wschodzie. Zatem punkt drugi mojego wystąpienia, czy teza taka, to jest to, że w każdym państwie na wschodzie Rosja jest aktywna, nie tylko w normalny sposób, natomiast ma również swoich ludzi, swoje interesy i ci ludzie są zainteresowani w ograniczaniu wpływów zachodnich i w tym w ograniczaniu wpływów polskich, w utrudnianiu kooperacji z Polską. W tych krajach na wschodzie mamy po prostu do czynienia z rywalizacją, przy czym tam moim zdaniem są najczęściej rozbite elity. Jest w tych krajach, takich jak na przykład Ukraina czy Białoruś, część prorosyjska, natomiast jest jakaś grupa, która chce budować politykę niezależną i to oczywiście wygląda bardzo różnie, bo te silne i oficjalne związki z Rosją są w Mołdawii czy na Białorusi, natomiast inaczej to wygląda już na Ukrainie czy na przykład na Litwie, gdzie poza rosyjską agenturą znajdujemy grupy, które są powiązane interesami gospodarczymi albo politycznymi z Moskwą. Jednym słowem, w szeregu państwach na wschodzie nie ma spójnej polityki, bo elity są tam podzielone i czasami nasza aktywność tam napotyka na mur niechęci, na mur obojętności, wrogości. Oficjalnie mamy jeden rząd, natomiast są często różne orientacje w zależności od interesów. Po prostu w tych krajach często spotykamy reprezentantów interesów rosyjskich. A trzeci punkt, na który chciałem zwrócić uwagę, to jest moment graniczny dla polityki wschodniej, jakim jest moim zdaniem przekreślenie resetu przez prezydenta Obamę podczas wizyty w Warszawie, 5 miesięcy po rosyjskiej ingerencji militarnej na Ukrainie. Trzeba o tym pamiętać, że od tego momentu Zachód zaczął inaczej traktować politykę Rosji. Czwarty punkt to jest oficjalna doktryna polityki zagranicznej Rosji. Nie chcę tutaj się posługiwać swoją opinią, natomiast przypomnę, że Putin 30 listopada 2016 roku podpisał nową koncepcję polityki zagranicznej, ona jest opublikowana. Ławrow w roku 2017 w Monachium powtarzał, o co Moskwie chodzi. Wystąpienie Ławrowa w Monachium, tak jak wypowiedź Putina parę tygodni temu na posiedzeniu klubu wałdajskiego,
To jest najbardziej aktualna wykładnia dyplomacji Kremla. I cały czas o tym trzeba pamiętać, kiedy się patrzy na politykę wschodnią, na naszą dyplomację. Otóż, no co Ławrow powiedział w Monachium? Powiedział, że USA słabną, a tym samym Rosja ma większe możliwości wpływania na sytuację międzynarodową. Powiedział, że kończy się dominacja Ameryki na świecie, powstaje nowy policentryczny porządek. Jego zdaniem świat odrzucił zachodni model rozwoju. Dalej mówi Ławrow, nowy ład musi się opierać na równowadze sił między mocarstwami oraz na strefach wpływów każdego z mocarstw. Czyli, że według rosyjskiej dyplomacji światem ma rządzić koncert mocarstw. Rosja razem ze Stanami Zjednoczonymi ma odpowiadać za stabilność, co oznacza, że Moskwa ma prawo weta wobec posunięć Stanów Zjednoczonych na świecie. Głównym zagrożeniem dla nowego ładu na świecie są Stany Zjednoczone, jak twierdzi Ławrow, bo nie chcą się pogodzić z tym powstaniem nowego, wielobiegunowego świata. Bo Stany Zjednoczone prowadzą ekspansję geopolityczną, prowadzą politykę powstrzymywania Rosji za pomocą środków jednostronnych, czego Rosja nie będzie tolerować. Dalej Ławrow mówi, że Rosja to mocarstwo euroazjatyckie, a największym błędem Europy Zachodniej jest trzymanie się Stanów Zjednoczonych i słuchanie USA zamiast prowadzenia polityki niezależnej, samodzielnej wobec Rosji. No więc ze swej strony jeszcze tylko dodam, że w ostatnich latach, jak wiemy, Rosja naruszyła równowagę sił militarnych, jaka panowała kilkanaście lat temu, kiedy podpisywano umowę między NATO a Rosją. Dalej Rosja przyjęła doktrynę militarną, która zakłada użycie sił nuklearnych dla wsparcia operacji konwencjonalnych. W końcu dwukrotnie podczas ćwiczeń w zachodnim okręgu wojskowym armia rosyjska ćwiczyła uderzenia atomowe wobec Rzeczpospolitej, a poprzez agresję na Gruzję, na Ukrainę Rosja naruszyła kartę ONZ-u, kartę OBWE i kartę paryską, która zakładała między innymi swobodę wyboru sojuszy. Agresja rosyjska na Ukrainę dobitnie pokazała, że to Prawo i Sprawiedliwość miało rację w ocenie polityki rosyjskiej, a nie dyplomacja Sikorskiego. No więc po tym przypomnieniu tez Ławrowa można się zapytać, jak w tej sytuacji, kiedy Rosja próbuje sobie podporządkować kraje leżące na wschód od Polski, jak my mamy prowadzić politykę wschodnią? Bo trzeba pamiętać, że w dyplomacji właśnie robimy nie to, co chcemy, a to, co jest możliwe. Oczywiście w tej dyplomacji nie jesteś wschodniej, nie jesteśmy sami, ponieważ możemy, może nie zawsze, nie we wszystkim, ale jednak liczyć na wsparcie krajów Unii, na to, że kraje Unii też są zainteresowane tym, co się dzieje na wschód od Unii Europejskiej. Otóż ja sobie zdaję sprawę, że politykę wschodnią różni ludzie oceniają bardzo negatywnie, często za pomocą epitetów, więc może przypomnę, co myśmy zastali w tej dziedzinie. Otóż przez wiele lat polska polityka wschodnia była oparta na tak zwanej doktrynie Giedroycia. Otóż podkreślam tutaj to określenie tak zwanej, dlatego że na temat tej doktryny jest wiele nieporozumień. Najwięcej o tej doktrynie Giedroycia mówią ci, którzy z Giedroyciem nigdy nie rozmawiali i go w ogóle nie znają. Natomiast ja miałem okazję z Giedroycia znać i z nim rozmawiać ponad 80 razy. Więc powiem wprost, że ta doktryna nigdy nie oznaczała bezwarunkowego, nieograniczonego w czasie popierania krajów wschodnich. Jerzy Giedroyć nie był naiwny. Był, można powiedzieć, realistą w tym sensie, że chciałby uznać powojenne granice i tym samym uznać to, że Kresy nie należą już do Polski.
był za tym, żeby popierać prawo do niepodległości państw, które leżą na wschodzie Polski, na wschód od Polski. Natomiast nigdy nie twierdził, że mamy zaprzestać obrony polskich interesów lub traktować je jako drugorzędne wobec państw na wschodzie. A takie wypaczone wyobrażenie o poglądach Giedroycia ma wiele osób w Polsce, zwłaszcza ci, którzy Giedroycia nie znali. Giedroyć nigdy nie mówił, że mamy na przykład obalać władzę w państwach leżących na wschód od Polski, albo że mamy budować tam demokrację kosztem polskich interesów. Nie mówił, że demokracja na wschodzie jest ważniejsza niż bezpieczeństwo Rzeczypospolitej. Jednym słowem chcę jasno powiedzieć, że moim zdaniem wiele osób nadinterpretowuje poglądy tezy Giedroycia i uważa, że mamy jakąś szczególną misję cywilizacyjną na wschodzie, czy misję adwokacką, że mamy jakieś jednostronne zobowiązania wobec tych państw, które leżą na wschodzie. Otóż tak Giedroyć nigdy nie twierdził. Natomiast problem polega na tym, że takie fałszywe poglądy o Giedroyciu mają również niektórzy politycy w Kijowie, czy w Wilnie, czy na Białorusi. Na przykład rok temu w jednym państwie leżącym na wschód od Polski powiedziano mi wprost: Polska musi zawsze bezwarunkowo nas popierać, bo tak ustalił Giedroyć, a wy w to wierzycie. Musicie nas bronić, bo nie macie tu nic do gadania. To kwatera główna sojuszu decyduje, gdzie armia polska ma walczyć. My to mamy załatwione w Brukseli. Wy po prostu musicie wykonywać te rozkazy, powiedziano mi. No to by oczywiście było zupełnie nieżyciowe, to by stawiało w ogóle nasz kraj czy naszą dyplomację w jakiejś sytuacji nierównoprawnej, gdzie nie możemy myśleć o własnych interesach. Natomiast chcę podkreślić, że od polityki jagiellońskiej, która nawiązywała do Giedroycia, to właściwie już rząd Platformy Obywatelskiej odszedł w ciągu ostatnich 2-3 lat swojego funkcjonowania. Dlatego, że już pod koniec swojego urzędowania Sikorski i Tusk, a później Sikorski i Kopacz uważali, że nasza dyplomacja ma się dopasować do tego, co preferuje zachodni mainstream. Mieliśmy, jak powiedziała pani Kopacz, zabrać dzieci, siedzieć w kuchni, czekać, aż inni coś zdecydują. Zwłaszcza wtedy, kiedy jest napięcie jakieś polityczne, wojskowe, właśnie wojna na Ukrainie, no to była jej recepta na zachowanie, prawda? Otóż to jest właśnie, przypominam o tym dlatego, że była to absolutna abdykacja z jakiejkolwiek ambitnej polityki wschodniej. To było zupełne zrezygnowanie z aktywności na wschodzie i to były ostatnie 3 lata rządów Tuska. Natomiast mówiąc krótko, ponieważ przez ostatnie miesiące najbardziej kontrowersyjna, najwięcej takich debat wzbudza polityka wobec Ukrainy, chcę powiedzieć jasno, że moim zdaniem silna, niepodległa Ukraina jest ważna dla Polski. Natomiast to nie jest tak, że istnienie Ukrainy jest niezbędnym warunkiem istnienia wolnej Polski. Dlatego, że Polska jest 5. krajem w Unii po odejściu Wielkiej Brytanii. Polska jest w NATO i w Unii Europejskiej. Jest głównym krajem flanki wschodniej i będzie istnieć niezależnie od tego, co się dzieje na Ukrainie, czy tam sytuacja jest lepsza, czy gorsza. Oczywiście dla nas jest lepiej, jeżeli tam jest demokracja, jeżeli tam jest silne państwo, normalne, sprawne. Natomiast oczywiście my nie mamy wpływu na to, jaka to będzie polityka ukraińska, bo o tym decydują ludzie w Kijowie. Trudno, prawda?
Więc nie jest tak, żeby Ukraina była warunkiem istnienia Polski. Oczywiście wpływy rosyjskie na wschodzie są groźne i dla Polski, i dla Europy. No ale to nie oznacza, że mamy rezygnować z obrony własnych interesów, że mamy tolerować każde świństwo, takie jak rozbieranie torów, fałszowanie historii, mówienie, że byliśmy okupantami, że byliśmy takim samym totalitaryzmem jak totalitaryzm hitlerowski, że mamy milczeć, kiedy kradnie się obrazy z polskich kościołów, kiedy się szykanuje polską mniejszość. Więc mówiąc krótko, jesteśmy na tyle dużym państwem, że nikt nas nie będzie szantażował nawet rosyjskim zagrożeniem. Teraz chcę przypomnieć, że jest pewien fakt, o którym też warto pamiętać. Mianowicie kraje zachodniej Europy są dzisiaj dużo bardziej krytyczne wobec państw na wschodzie, wobec tak zwanych państw Partnerstwa Wschodniego, niż kilka lat temu. Po prostu w Europie Zachodniej jest coś takiego jak zmęczenie rozszerzeniem. Dzisiaj w zachodniej Europie nie ma woli, by jakikolwiek kraj należący do Partnerstwa Wschodniego był przyjmowany do Unii jako członek tej organizacji. Otóż tym samym zarówno Polska, jak i Unia Europejska straciły pewne narzędzie przyciągania, bowiem wizja członkostwa była pewnym magnesem, który pozwalał, sprzyjał, inspirował reformy w tych krajach i tak jakby sprzyjał zbliżeniu do państw zachodniej Europy i Polski jednocześnie. Tej perspektywy członkostwa dla krajów wschodnich obecnie nie ma. W Unii Europejskiej w ogóle nie ma woli w tej chwili, żeby się rozszerzać, a jeżeli w ogóle, to spojrzenie jest raczej w kierunku Bałkanów, a nie w kierunku państw wschodnich. I tutaj najlepszym dowodem jest przebieg Partnerstwa Wschodniego, sesja Partnerstwa Wschodniego z Unią Europejską, co miało miejsce 24 listopada. Tam bardzo wyraźnie kraje zachodnie wymuszały treść komunikatu i mianowicie zapisy o tym, że Partnerstwo Wschodnie nie gwarantuje, nie prowadzi do członkostwa w Unii, prawda? Czyli że Partnerstwo Wschodnie, polityka wobec państw wschodnich ma służyć stabilizacji tych państw, ma służyć związkom gospodarczym, politycznym bez członkostwa, bez akcesji, tak? Więc niektóre kraje Partnerstwa Wschodniego mają już ruch bezwizowy, niektóre mają podpisane umowy o stowarzyszeniu, ale to jest wszystko. Więcej w tej chwili im się nie obiecuje. To, co się dzisiaj obiecuje, to jest takich 20 celów konkretnych, tam wspieranie wymiany młodzieży, wspieranie budowy infrastruktury, powiązań infrastrukturalnych i tak dalej. Przy czym idzie nie tylko o niechęć do rozszerzania Unii, o to, co się nazywa zmęczenie rozszerzeniem. Idzie również o to, że państwa zachodnie nie chcą drażnić Moskwy. A ekspansja Unii na wschód powoduje, że trzeba płacić koszty geopolityczne, takie jak w przypadku konfliktu o Ukrainę. I tak zwany stary rdzeń państw Unii nie zamierza płacić tej ceny geopolitycznej, bo chce mieć dobre stosunki z Moskwą bez żadnych napięć. Jeszcze dla porządku przypomnę, że w 2005 roku Francja wprowadziła do swojej konstytucji zapis, który mówi o tym, że przyjęcie każdego dużego państwa do Unii wymaga referendum. No, jak państwo się domyślacie, dzisiaj nastroje we Francji są takie, że społeczeństwo francuskie nie zaakceptuje tam żadnego rozszerzenia. Otóż tym samym można powiedzieć, że
żaden kraj duży, taki jak Ukraina, ze względu na ten zapis w konstytucji francuskiej, nie ma szans na przystąpienie do Unii. Chyba że Francja zmieni konstytucję, ale na co na razie się nie zanosi. Więc tak jakby to Francja zamknęła drogę Ukrainie do Unii, prawda? O tym też warto pamiętać. Teraz chciałem przypomnieć również to, że w 2008 roku, jak był szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego w Bukareszcie, dyplomacja polska i amerykańska postulowały, żeby stworzyć program wejścia do sojuszu dla Ukrainy i Gruzji. To się spotkało z gwałtownym protestem Francji i Niemiec i zdaniem polskich dyplomatów te protesty, to zablokowanie tego zbliżania się Ukrainy i Gruzji do NATO no, miało swoje bardzo złe skutki, ponieważ Moskwa odczytała tę blokadę francuską i niemiecką jako zgodę na ekspansję w tych krajach. Że mianowicie NATO nie traktuje tych dwóch państw, Gruzji i Ukrainy, jako swojego terytorium i zostawia do wolnej gry. No i Rosja z tej wolnej gry skorzystała. Więc to jest tak, że pewnie ci dyplomaci niemieccy i francuscy o tym nie myśleli, ale de facto oni otworzyli drzwi do agresji rosyjskiej na Gruzję i Ukrainę. Więc cały czas przedstawiam Państwu sytuację, w której tą politykę wschodnią się prowadzi. Sytuację, którą zastał rząd pani Beaty Szydło i minister Waszczykowski, kiedy obejmował Ministerstwo Spraw Zagranicznych. No mówiąc krótko, ta polityka wschodnia jeszcze 2 lata temu miała naprawdę dużo pasywów, a mało aktywów. Do tych pasywów można na przykład zaliczyć nieszczęśliwe porozumienie Sikorskiego z upadającym reżimem w Kijowie. Przecież Sikorski podpisał porozumienie z reżimem, który upadł kilka godzin potem. Mało tego, Sikorski jeszcze stosował groźby pod adresem opozycji, mianowicie mówił: podpisujcie albo będziecie martwi. No to świadczy o tym, że wtedy za jego czasów polska dyplomacja była całkowicie zagubiona. Nie wiedziała, kto zwycięża, kto upada. Że jednym słowem diagnoza sił, układu sił była całkowicie błędna. No niestety popisała się wtedy polska dyplomacja czy polscy politycy brakiem kompetencji, prawda? Dalej no, wypowiedź pani Kopacz, że nie będziemy się angażować i czekamy na decyzje innych, była oficjalną, całkowitą abdykacją z jakiejkolwiek polityki na wschodzie. Oczywiście my możemy się zawsze pocieszać, że Unia Europejska też nie jest zbyt aktywna na wschodzie. Tę słabość Unii na wschodzie obrazuje na przykład nieobecność pani Mogherini, szefowej dyplomacji unijnej, w formacie normandzkim. No ale to jest dla nas słabe pocieszenie, prawda? Bo my leżymy tu, gdzie leżymy i wschód dla nas jest ważny i nas bardziej obchodzi niż na przykład Portugalię czy Włochy. No w końcu jest faktem, że problemy z Brexitem, z migracją, z terroryzmem zepchnęły sprawy wschodnie z agendy państw Unii. Po prostu na Zachodzie zanika zainteresowanie wschodem. Z wielkim trudem udało się doprowadzić do tego posiedzenia Partnerstwa Wschodniego i państw Unii 10 dni temu. Sukcesem jest to, że partnerstwo nie jest wygaszone. Na dzień dzisiejszy politykę wschodnią Unii określa 5 reguł przyjętych w marcu 2016 roku. To znaczy domagamy się, by były przestrzegane porozumienia z Mińska. Uważamy za konieczną współpracę z byłymi republikami radzieckimi. Jesteśmy za tym, że trzeba wzmacniać gotowość Unii wobec zagrożeń rosyjskich. Popieramy selektywną współpracę z Rosją,
popieramy wsparcie dla kontaktów międzyludzkich. To są te zasady, które przyjęła rok temu Unia Europejska, zajmując się polityką wschodnią. Także Partnerstwo Wschodnie pozostaje głównym, jedynym narzędziem unijnej polityki wschodniej, chociaż jak mówię, jest to narzędzie, które nie cieszy się wielkim poparciem i jest traktowane z takim umiarkowaną bardzo energią, prawda? O tym trzeba pamiętać. Dla polityki wschodniej, dla ważną okolicznością jest to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych w tej dziedzinie, mianowicie tam w Kongresie Stanów Zjednoczonych jest pewien ponadpartyjny konsensus, jeśli chodzi o politykę wschodnią, o ocenę polityki Moskwy. I ten konsensus zaowocował tak zwaną ustawą sankcyjną, którą przyjął Kongres. Ta ustawa zakłada sankcje na osoby i firmy, które budują rurociągi, między innymi rurociągi do Rosji lub są zaangażowane w rosyjski sektor militarny. Otóż to była dla nas bardzo dobra wiadomość. Ta ustawa sankcyjna była z sierpnia. Niestety pod koniec listopada przyszła gorsza wiadomość, mianowicie, że pod wpływem bardzo silnego lobbingu rosyjskiego i niemieckiego sekretarz stanu Tillerson wyłączył spod ustawy sankcyjnej Nord Stream 2, to znaczy wyłączył te właśnie sankcje. Powiedział, że one mogą dotyczyć tylko tych firm, które podpisały umowę na budowę Nord Streamu po 20 sierpnia bieżącego roku, a bardzo wiele firm niemieckich i banków niemieckich podpisało te umowy wcześniej i tym samym one są na podstawie tej interpretacji pana Tillersona wyłączone spod tych sankcji. Więc tutaj widać, że polityka Departamentu Stanu wobec Moskwy na tym przykładzie Nord Streamu jest po prostu labilna. Jest zresztą inna niż Pentagonu, który widzi te zagrożenia. Więc postawa Stanów Zjednoczonych wobec Moskwy oficjalnie jest twarda. Jak przychodzi co do czego, do włączenia tych twardych narzędzi, to mamy do czynienia z pewną dziwną elastycznością. Teraz chciałem pokrótce powiedzieć, co myśmy zrobili przez te dwa lata w tych trudnych warunkach, bo jak podkreślam, warunki są trudne. Zacznę od Ukrainy. Ukraina otrzymała linię kredytową od Narodowego Banku Polskiego, 4 miliardy polskich złotych. Są uruchomione nowe połączenia kolejowe Kijów-Przemyśl i Chełm-Kowel. Trwa szkolenie żołnierzy ukraińskich w ramach międzynarodowej grupy ukraińsko-polsko-litewskiej. Działa brygada litewsko-polsko-ukraińska, która osiągnęła gotowość operacyjną. To wszystko w ciągu ostatnich dwóch lat, a przypomnę, że rząd Tuska w 2010 roku rozwiązał polsko-ukraiński batalion, który istniał od roku 1998. Dalej, jak wiemy, Polska przyjęła 1 milion Ukraińców, którzy tu pracują, zezwala na transfery finansowe. Te transfery kreują ponad 4% PKB ukraińskiego. Wydaliśmy w 2016 roku 96 milionów na pomoc rozwojową dla Ukrainy. Mamy 33 obserwatorów w ramach OBWE na Ukrainie. 26 października tego roku odbyło się seminarium organizowane przez BBN i MSZ o polityce bezpieczeństwa razem z Ukrainą i kwaterą główną sojuszu. W końcu przypomnę, że została przyjęta uchwała przez Sejm 22 lipca 2016 roku, która upamiętnia rzeź wołyńską i to była odpowiedź na nadanie przez Juszczenkę tytułu bohatera Stefanowi Banderze w styczniu 2010 roku. Witold Waszczykowski wspierał Ukrainę przez całe dwa lata na wszystkich międzynarodowych forach.
Chociaż w lipcu tego roku jasno powiedział, że z Banderą do Unii Europejskiej nie wejdziecie. Reasumując ten wątek ukraiński, chcę powiedzieć, że Rzeczpospolita wspiera Ukrainę w jej walce z Rosją, mimo że to oczywiście utrudnia nasze relacje z Moskwą i mimo tego, że ze strony Ukrainy nie było wzajemności w żadnej ważnej dla nas sprawie. I uważamy, że ten brak symetrii jest dalej nie do utrzymania. Jeżeli idzie o Białoruś, to odeszliśmy od polityki blokady Białorusi, jaką budował Sikorski. Nie nastawiamy się na to, by obalić reżim Łukaszenki przez wspieranie opozycji. Po prostu uważamy, że to jest nierealistyczne. Społeczeństwo na Białorusi jest dość pasywne, ruch opozycyjny jest bardzo wąski i ta polityka nie ma przyszłości. Pokazujemy, że możemy kooperować, że Białoruś ma wybór, że droga na zachód dla Mińska jest otwarta. Popieraliśmy zniesienie sankcji wobec Białorusi w miarę tego, jak na Białorusi zwalniano więźniów politycznych. Podpisaliśmy umowę oświatową z reżimem czy z rządem białoruskim. Ona jest opublikowana w Monitorze Polskim. I to jest bardzo szeroka umowa oświatowa, która daje polskiej mniejszości szansę do legalnej aktywności, nie tylko edukacyjnej, ale w ogóle społecznej. Nie mamy złudzeń, że to jest łatwy partner. Będziemy reagować odpowiednio do tego, jak będzie się zachowywał. No jeżeli idzie o Litwę, to tutaj ministerstwo mówi jasno, że dopóki Litwa nie rozwiąże kilku spraw, które zaległy, no to nie będzie bliskiej współpracy. My nie oczekujemy od Litwy żadnych przywilejów, a jedynie zachowania tego, co jest normą uznaną w Europie, normą wobec mniejszości. Jak na razie mamy jakieś porozumienie w sprawie Orlenu, rozwiązanie problemu z Orlenem. Jest pewna korekta systemu wyborczego, która jest sprzyjająca polskiej mniejszości. Jest rozwiązana sprawa statusu kilku szkół polskich na Litwie. Natomiast to nie są wszystkie postulaty, jeszcze jest kilka innych. No, oczywiście najtrudniejsza sytuacja jest z Rosją. Tutaj był kilkukrotny dialog na szczeblu wiceministrów i dyrektorów resortów spraw zagranicznych. Na rozwiązanie czeka kilkadziesiąt spraw szczegółowych, które dotyczą różnych resortów, czy to przemysłu, czy rolnictwa, czy infrastruktury. Powiem otwarcie, czekamy na decyzję Putina, żeby ten odblokował relacje z Polską, ponieważ naszym zdaniem Putin jest po prostu oszukiwany przez doradców. Doradcy obiecywali Putinowi, że rząd PiS-u szybko upadnie i że wobec czego nie warto z nim rozmawiać. No jak widać, rząd ten trwa i ma coraz większe poparcie polityczne. Politycznie, gospodarczo, militarnie jest coraz silniejszy i prawdopodobnie będzie jeszcze rządził następną kadencję, więc jeżeli Putin dalej będzie zamrażał te stosunki, no to my będziemy silniejsi, a nie słabsi. No, to Rosja będzie miała kłopoty. Więc chcę Państwu powiedzieć, że mimo trudnych warunków i trudnego spadku po poprzednim rządzie, Witold Waszczykowski próbuje tą politykę wschodnią budować i stopniowo nasze interesy zabezpieczać. Powiem otwarcie, że politykę Ukrainy wobec Polski oceniam jako błędną. Oceniam, że jest jednokierunkowa, pogardliwa wobec Witolda Waszczykowskiego i Rzeczpospolitej. Przypomnę, że w październiku Waszczykowski opublikował w prasie polskiej, jak i w Kijowie, duży artykuł na temat relacji polsko-ukraińskich, tłumacząc, ile dla Ukrainy się robi, jak ją się popiera. I do dnia dzisiejszego nie było żadnej poważnej odpowiedzi na ten artykuł. Przeciwnie, były głupie żarty i kpiny. Dużych, znaczy
ze strony polityków o dużych nazwiskach. To najlepiej pokazuje, że no, w Kijowie patrzy się na Polskę w sposób dziwny, lekceważąc Rzeczpospolitą. Powiem otwarcie, że dla nas postępowanie Kijowa w dziedzinie polityki historycznej to jest po prostu no, fałszowanie historii. My się nigdy nie zgodzimy na heroizację UPA. Uważamy, że w ten sposób Kijów się przyczynia do tego, że tutaj powstają nastroje antyukraińskie. Każda demonstracja UPA na Ukrainie daje tutaj w Polsce no, argumenty środowiskom skrajnym, które są przeciwne dobrym, pozytywnym relacjom. My się nie damy oczywiście szantażować konfliktem z Rosją. Mam wrażenie, że ukraińscy politycy mają zupełnie fałszywą opinię o Polsce. Po prostu czerpią tą wiedzę o Polsce z komentarzy Gazety Wyborczej. No i dopóki tak będzie, będą błądzić. Politycy na Ukrainie sądzą, że Warszawa jest słaba, izolowana i potrzebuje Ukrainy. Nieprawda, to Ukraina potrzebuje Polski. Polska bez Ukrainy sobie znakomicie poradzi. Oczywiście trzeba również powiedzieć, że pewne rzeczy nam się nie udały w tej polityce wschodniej. Mianowicie no, nie ma dialogu z Rosją na szczeblu ministrów, no ale proszę Państwa, kogo to ośmiesza? Ja przypomnę, nie będę wymieniał kilkudziesięciu delegacji, jakie wizytowały Polskę w ciągu ostatnich 2 lat, ale przypomnę, że tutaj w ciągu 2 lat dwukrotnie byli prezydenci Stanów Zjednoczonych, był prezydent Chin i papież Franciszek. Więc jeżeli nie było ministra z Moskwy, to to tylko o nim źle świadczy, no, mówiąc krótko. Więc chcę również powiedzieć, że czas by sobie dyplomaci rosyjscy zdali sprawę z tego, że swoją negatywną postawą wobec Polski wpychają Warszawę w ramiona Stanów Zjednoczonych. Im bardziej Rosja jest negatywnie nastawiona, im bardziej nas straszy ćwiczeniami, pozorowanymi uderzeniami nuklearnymi, im bardziej nam grozi, tym bardziej społeczeństwo polskie jest proamerykańskie i polityka polska jest proamerykańska, bo my nie mamy wyjścia. Jeżeli ktokolwiek w Moskwie myśli, że Polaków przestraszy, to znaczy, że w ogóle nie zna naszej historii. Prawda? Ani nasze społeczeństwo, ani ten rząd nie da się przestraszyć. Więc rosyjscy politycy mają kompletnie fałszywą diagnozę psychologiczną i polityczną Polski i polskiej polityki. Po prostu Putina ktoś tutaj totalnie oszukuje. Zresztą nie tylko w przypadku Polski, bo od szeregu miesięcy na przykład Rosja próbowała straszyć, grozić małej Danii uderzeniem atomowym w przypadku, jeżeli ta będzie się wiązała z Ameryką. I jaki jest rezultat? Społeczeństwo duńskie małego kraju jednoznacznie popiera twardą, prozachodnią, proamerykańską politykę swego rządu. Więc to pokazuje, jak bardzo politycy w Rosji żyją ideologią i są oderwani od faktów. Jeżeli idzie o wschód, to niewątpliwie naszym sukcesem całego rządu jest to, że próbujemy się uniezależnić od rosyjskich dostaw energetycznych, surowców energetycznych. Tu jest gazoport, są zakupy gazu ze Stanów Zjednoczonych, będzie rura z Norwegii. Jednym słowem, tak jakby rząd robi wszystko, co można, żeby Rosja nie mogła nas szantażować. Jak powiedziałem, dialog historyczny z Rosją jest fałszywy. Rosja, znaczy Ukraina, z Ukrainą jest jałowy, jest fałszywy. Ukraina neguje fakty. Nie chce budować swojej tożsamości na relacjach pozytywnych. Na przykład nie chce wspominać Petlury, który był twórcą, współtwórcą sojuszu polsko-ukraińskiego razem z Piłsudskim. Natomiast odwołuje się do Bandery, który jest kwestionowany nie tylko przez Polskę,
przez środowiska żydowskie na całym świecie. Było szereg bardzo twardych konferencji w wielu krajach świata na ten temat. Była zresztą rezolucja Parlamentu Europejskiego w tej sprawie. No, kultywowanie tradycji oddziałów SS Galicien dla nas jest chorobliwe. Mnie na jednym z paneli zapytano, jak to się dzieje, że Polacy pogodzili się z Niemcami, którzy no, poczynili wielkie krzywdy, ogromne, no a tutaj mają pretensje do Ukraińców. Ja powiedziałem prosto, sytuacja jest oczywista. W Niemczech nikt nie stawia pomników, nie nazywa ulic imieniem zbrodniarzy. Nie ma generała SS, który miałby pomnik czy ulicę w Niemczech, bo Niemcy od tej przeszłości się odcięli. Tak? Natomiast na Ukrainie niestety mamy kult takich działań UPA, które dla nas są nie do przyjęcia, prawda? Więc oczywiście, że my nie będziemy decydować o tym, jakie tradycje sobie wybierają władze na Ukrainie. To jest ich sprawa. Tym niemniej nie będziemy biernie tego słuchać i nie pozwolimy, żeby ten kult Bandery rozwijać u nas. A w tej chwili dążenia władz ukraińskich są takie, żeby w Polsce stawiać pomniki ku czci UPA. No to jest oczywiście nie do przyjęcia dla jakiegokolwiek rządu polskiego i dla polskiego społeczeństwa. To oznacza, że ci politycy nic nie rozumieją i tak jakby sami szkodzą Ukrainie, odcinają ją od cywilizacji zachodniej. Opowiadanie czy próba szantażu, że Ukraina wstrzymuje ekshumację polskich ofiar z XIX wieku, z I wojny, z II wojny, bo my nie chcemy stawiać pomników UPA w Polsce, to jest nie do przyjęcia. Po pierwsze, Polska nie będzie handlować ciałami zmarłych. Po drugie, Ukraina podpisała wiele lat temu porozumienie o ekshumacjach i powinna tego dotrzymywać. No, tu nie ma dyskusji, po prostu. Tutaj nie ma żadnego pola do kompromisu. Po prostu nie ma. Jak powiedział senator, jeden z senatorów polskich, no, to postępowanie Ukrainy świadczy o tym, że należy do innej cywilizacji. No. Oczywiście my będziemy dalej przekonywać państwa zachodnie, że trzeba pomagać państwom Partnerstwa Wschodniego, w tym trzeba pomagać Ukrainie, która przeciwstawia się Rosji. Natomiast no, nie będziemy się godzić na to, żeby tutaj ktoś fałszował historię i budował ją zupełnie od nowa. Przypomnę tylko, że zastrzeżenia do polityki obecnego rządu na Ukrainie ma również wielu polityków zachodnich, ma komisarz Hahn, który krytykuje stan reform na Ukrainie za korupcję i za słabe reformy, że Ukraina się skonfliktowała z Węgrami i z Rumunią, ze środowiskami żydowskimi. Jednym słowem, to nie jest tak, że te napięcia, które są w dziedzinie polityki historycznej między Kijowem a Warszawą, są czymś nadzwyczajnym. Nie, Ukraina idzie ślepą drogą. Ma polityków, którym się wydaje, że cały świat ich popiera, co jest nieprawdą. Przekonają się o tym wkrótce. Już, proszę państwa, najlepszy dowód, miało być posiedzenie Rady NATO-Ukraina w grudniu. Zostało odwołane na wniosek Węgier. Tak? Może ten sygnał da coś do myślenia niektórym w Kijowie. I jak taki wniosek postawiły Węgry, nikt przeciwko temu nie protestował. Tak? Jak państwo wiecie, w tej chwili była planowana wizyta pana prezydenta Dudy w połowie grudnia na Ukrainie. Miała być wyjątkową wizytą, dlatego że to byłby pierwszy polityk europejski, który pojedzie na front w okolice Charkowa, na front z Rosją, tak? Co jest bardzo dużym gestem poparcia dla rządu w Kijowie. No ale czy
prezydent może jechać w momencie, kiedy żadne ustalenie, jakie Poroszenko podjął rok temu, nie jest wykonane. Bo przypomnę, że rok temu Poroszenko był w Warszawie i obiecał realizację pewnych spraw i żadnej nie zrealizował. Tak? I w tej sytuacji proszę się nie dziwić, że od 2 miesięcy minister Waszczykowski mówi, zastanawiam się, czy rekomendować prezydentowi wyjazd na Ukrainę. Może ten wyjazd trzeba odłożyć. Może rządowi w Kijowie na tej podróży nie zależy. Więc to wszystko pokazuje, że te stosunki są trudne ze względu na wschodzie, są trudne ze względu na aktywność Moskwy, na dywersję Moskwy. Są również trudne ze względu na dziwne zachowania niektórych polityków w państwach na wschodzie. Więc będziemy dalej tłumaczyć państwom na wschodzie, że zagrożenie rosyjskie nie jest żadnym wytłumaczeniem, by ignorować polskie interesy, że my się nie pozwolimy tym zagrożeniem rosyjskim szantażować. Więc na zakończenie powiem, że te 2 lata na wschodzie były aktywne. Uważam, że ta polityka może nie była idealna, ale jednak postawiliśmy tam twardo nasze interesy i tych interesów będziemy bronić. Dziękuję. Józef, czy są pytania? Tak? Dobrze. Dobrze. Proszę bardzo. Ja też. Dobrze. Dziękuję za głos. Nie agent mówi. Ja miałbym do pana 2 pytania, 2 kwestie. W temacie stosunków z Rosją pan pominął taki najistotniejszy element, jakim jest sprawa smoleńska. To jest przecież sprawa honoru Polski, godności Polski. Ja mogę tyle dodać, że ja byłem 10 kwietnia 2010 roku w Katyniu i w Smoleńsku i ta sprawa do końca mojego życia będzie w moim sumieniu, a jej, że tak powiem, wyjaśnienie, no to jest sprawa honoru nas wszystkich. Byłem kiedyś stowarzyszony ze Stowarzyszeniem Solidarni 2010 i oni stawiali te wszystkie postulaty łącznie z rozliczeniem wszystkich osób winnych. I druga, no to właśnie chciałem zapytać pana, co Ministerstwo Spraw Zagranicznych na dzień dzisiejszy robi, bo nic nie słychać. I takie zarzuty padają ze strony totalnej opozycji, że obiecywano, a w zasadzie się nic nie dzieje. I drugie pytanie dotyczące Ukrainy. Chciałem zapytać o coś takiego, ponieważ dochodziły słuchy, że podobno premier Gliński zgodził się na odbudowę jakiegoś pomnika, chyba w Birczy czy gdzieś. Czy mógłby pan w tym momencie to skomentować? I jeszcze jedno, około 40 tablic pamiątkowych Ukraińców, ukraińskiej armii podobno jest w Polsce. Sam widziałem taką tablicę w Radrużu. Czy mógłby pan odnieść się, jak to jest możliwe, że takie tablice ku tym się pojawiają, czy to na cmentarzach, czy w innych miejscach publicznych? Może parę osób. Tak, to następnie. Proszę bardzo. Tak, tutaj. Dzień dobry. Moje nazwisko Włodzimierz Zbigniew Czarzasty. Nie mam nic wspólnego z sekretarzem. Tak, z panem Parysem się spotkaliśmy u Krystyna Bernatowicza. Nie wiem, czy pan pamięta. Tak. Tak, ja jestem fizykiem z wykształcenia, więc do mnie przemawiają liczby. Rosja obecnie liczy 150 milionów mieszkańców. Pytanie. 90. Proszę pytanie, bo nie ma czasu. No bez tego wstępu to tego nie będzie zrozumiałe. Otóż jak będzie Putin umierał za jakieś 10-15 lat, to proporcje się odwrócą. To znaczy Rosjan jest obecnie 90, a muzułmanów czy pozostałych 50, a za te 10-15 lat będzie dokładnie na odwrót. No więc tak,
Putin dla mnie zachowuje się jak dobry dealer narkotykowy. Utrzymuje swoje społeczeństwo w takim półśnie i prawda tego, żeby jego klient, prawda, był zadowolony i się nie obudził i cały czas dawał mu rządzić. Ale efekt będzie bardzo smutny. I tak, pytanie bardzo proste. W każdej telewizji kablowej można oglądać rosyjskojęzyczne telewizje w ilości co najmniej kilku. Czy Polska nie powinna na zasadzie wzajemności uruchomić telewizję reprezentującą polskie interesy narodowe i odkłamywać te wszystkie fałsze, że to nie Ameryka, a tak naprawdę Chiny. Chiny są podstawowym wrogiem Rosji, bo chiński smog już zjada Rosję. Nie wiem, czy państwo wiecie, że 1/3 populacji Władywostoku to są już Chińczycy. 100% infrastruktury portowej jest z tego. Cały wschód Rosji działa tak naprawdę na potrzeby Chin. Chiny wywiozły 2 miliony tego. Tak, dobra. Więc o tą telewizję bym się... Tak. A drugie pytanie to dotyczy Ukrainy. Podobnie jak do niedawna w Polsce, na Ukrainie rządy są agenturalne. No trzeba po prostu tego. I wszyscy zdają sobie sprawę, że agentura rosyjska tam działa, natomiast bardzo mało się mówi o agenturze niemieckiej. Moim zdaniem renesans banderyzmu jest robiony za pieniądze niemieckie. Tak. I pytanie bardzo proste, bo pierwszy etap to jest zakotwiczenie w świadomości międzynarodowej tego, że Ukraina jest współodpowiedzialna za Holokaust, skoro, prawda, było SS Galicien. Czy ci ludzie zdają sobie sprawę, że skoro Żydzi czy środowiska żydowskie żądają od Polski 65 miliardów dolarów tytułem odszkodowania, to od Ukrainy zażądają 200 miliardów dolarów. I to właściwie to... Tak. Trzeba to po prostu tym ludziom tego uświadomić, w co oni się bawią, no, po prostu tego. Dziękuję. Mamy tego i jesteśmy. Tak jest. Ja mam krótkie pytanie. Rozumiem politykę polską względem Białorusi. Tu jestem. Względem Białorusi. Natomiast jakie są tego efekty? Co udało się uzyskać poza obietnicami legalizacji działania polskiej mniejszości narodowej, czy cokolwiek więcej? I drugie pytanie. Była taka kontrowersyjna sprawa ostatnio z napisem na grobie nieznanego żołnierza odnośnie Birczy. Czy Ministerstwo Spraw Zagranicznych miało w tym swój udział? Dziękuję. To może teraz odpowiedzi. Dobrze. Dobrze, proszę państwa, jeżeli chodzi o Smoleńsk, nie, ministerstwo o tym nie zapomniało i było to podnoszone przy wszystkich spotkaniach ze stroną rosyjską. Liczyliśmy na to, że uda się to załatwić w czasie rozmów politycznych z Ławrowem. On tej inicjatywy nie podjął, takiego spotkania. Ponieważ, jak mi powiedział wprost człowiek, który jest generałem sowieckich, rosyjskich służb, to relacje z Polską zależą od osobistej decyzji Putina i tylko on może je odblokować. Więc dopóki na Kremlu panuje przekonanie, że rząd Warszawy jest tymczasowy i nie warto z nim rozmawiać, no to tego dialogu politycznego nie będzie. Więc po prostu nie ma w tej chwili szans na to, żeby politycznie tę sprawę podjąć. Pozostaje wniosek do międzynarodowych trybunałów. No to będzie oczywiście długa droga, niepewna, bo to nie jest tak, że będzie można łatwo tę sprawę wygrać. Nie oszukujmy się. Sędziowie w Brukseli
i w Strasburgu nie są obiektywni i często są sympatykami Rosji, Moskwy, komunizmu. Nie miejmy złudzeń, że Polska ma tam szansę na uczciwy proces. Więc dlatego my, no mówiąc krótko, nie śpieszymy się. W momencie, kiedy Komisja Ministra Macierewicza wyda swoje orzeczenie, będzie być może więcej argumentów, żeby z tym wnioskiem wystąpić. Każdy argument jest cenny, jeżeli pisze się taki pozew. Teraz, jeżeli idzie o porozumienie na szczeblu wicepremiera Glińskiego, to po pierwsze ta wizyta, która była Glińskiego, wicepremiera Glińskiego w Kijowie, zakończyła się kompletnym fiaskiem. Strona ukraińska czyni teraz zabiegi, żeby było ponowne spotkanie i tutaj jest jedyna obietnica, to jest taka, że my się godzimy, żeby upamiętniać groby wszystkich, którzy są ekshumowani, którzy są pogrzebani. Natomiast nie godzimy się, żeby tam były napisy sławiące UPA. Tam mogą być krzyże, tam mogą być nazwiska, mogą być daty, to wszystko. Jeżeli idzie o tablice UPA, no to były stawiane nielegalnie i dlatego zostały zburzone. Jeżeli i wszystkie tablice sławiące UPA w Polsce są nielegalne i nie mają prawa istnieć i będą moim zdaniem przez władze samorządowe rozbierane. To jest oczywiste. Nie możemy pozwolić na fałszowanie historii, na heroizację ludobójstwa. Teraz tu pan pytał się, mówił o tej demografii, no ale dyplomacja nie polega na tym, że się biernie czeka, aż ktoś za nas załatwi sprawę czy problem, czy też proces demograficzny. No ja bym chciał uzyskać jakiś sukces za mego życia, a może nawet w perspektywie czteroletniej kadencji rządu. Więc a telewizję, no to znaczy, po pierwsze, MSZ finansuje telewizję Polonia. Trzeba, natomiast my możemy zapewnić polityczną zgodę państw wschodnich na transmitowanie telewizji Polonia, na transmitowanie TVP1, bo na tym nam przede wszystkim zależy. Natomiast to telewizja musi technicznie załatwić, że wejdzie na anteny na Litwie, na Białorusi, na Ukrainie. MSZ tego nie załatwi, bo my nie rządzimy antenami i nie znamy się na sprawach technicznych, więc to jest kwestia Sejmu, który musi wpisać w zadania statutowe telewizji publicznej upowszechnianie polskiej telewizji na zachodzie i na wschodzie. Po prostu, no, my możemy zapewniać zgodę polityczną. Tu jeszcze było pytanie o genezę banderyzmu i tak dalej. No, o ile ja wiem, to środki finansowe na ten ruch banderowski, który funkcjonuje w zachodniej Ukrainie, płyną przede wszystkim z Kanady od dawnych weteranów upolskich. My, tak jak powiedziałem, nie możemy nikogo wychowywać, możemy tylko tłumaczyć, że Ukraina ma fałszywą diagnozę polityczną i spotkanie parogodzinne, które by miała delegacja polska, będąc we Lwowie parę tygodni temu, z przedstawicielami parlamentu ukraińskiego i z merem Lwowa, temu właśnie służyło, żeby oni spojrzeli bardziej realistycznie na swoją sytuację, że tracą ostatnich sojuszników, jakich mają i że jeżeli się skłócą z państwami regionu, to nie będzie im łatwiej, a trudniej. A jeżeli liczą na absolutne poparcie Stanów Zjednoczonych i Niemiec, to się na tym zawiodą, bo minęło ponad 2,5 lat i wcale te kraje im tak wiele nie załatwiły, a my wiemy, że poparcie dla sprawy ukraińskiej w tych dwóch państwach jest, mówiąc delikatnie, umiarkowane. Ukraina dla tych państw jest problemem, a nie celem.
Niestety politykom w Kijowie wydaje się odwrotnie, ale to im się fałszywie wydaje. No, po prostu żyją w świecie urojeń, no po prostu. Jeżeli idzie o Białoruś, to my stawiamy tutaj na kontakty ze społeczeństwem białoruskim. 400 tysięcy osób, obywateli Białorusi otrzymało w ubiegłym roku wizy do Polski. Bardzo wielu pracuje. Wielu obywateli Białorusi polskiego pochodzenia ma karty Polaka. Staramy się o to, żeby tam były polskie szkoły, polskie kościoły. I tak jakby ta sytuacja ludności polskiej ulega pewnym fluktuacjom w zależności od tego, jaki jest humor w Mińsku. Natomiast staramy się doprowadzić do tego, żeby Polacy mogli tam się legalnie organizować i działać. Problem polega na tym, że Polacy na Białorusi są skłóceni, no, tak jak w wielu innych krajach, ale tam to jest szczególnie dotkliwe. No. Jeżeli idzie o Birczę, to my do tego nic nie mieliśmy, dowiedzieliśmy się o tym z gazet. To była wyłącznie akcja MON-u, zarówno postawienie, wmurowanie tej tablicy, jak i korygowanie tej tablicy. MON się nam z nami nie konsultował, ubolewam, bo ma to, każda taka rzecz ma swoje skutki międzynarodowe, więc to uważam za no, niewłaściwy brak koordynacji i niedobre. No. Ale to jest inny problem, że Polska jest cały czas krajem, gdzie każdy resort jest jak odrębny silos, odrębny folwark i ministrowie nie zawsze chcą się konsultować, czy informować, czy koordynować swoje współdziałanie. No. Na tym cierpi całe państwo. Bardzo proszę. Tak, proszę bardzo. Jeśli można, chciałabym dodać tutaj dwa słowa. Przed kamerą. Dobrze. Proszę Państwa, mamy w tej chwili telewizję Polonia, która jest odbierana nie tylko w środowiskach polskojęzycznych, ale ze względu na podobieństwo językowe, oczywiście przez Ukraińców, przez Białorusinów, przez Rosjan. Mamy także radio dla zagranicy, które nadaje również w języku ukraińskim, w języku białoruskim, w języku rosyjskim. Również, to jest stosunkowo nowa inicjatywa, powstał 2 lata temu portal MSZ-u Poland.pl, który oczywiście jest po angielsku, prawda? Jest wysyłany każdego tygodnia w poniedziałek na cały świat. Mamy 1500 adresatów, czyli nie tylko ambasady, nie tylko konsulaty, nie tylko instytuty polskie, ale również największe, najbardziej opiniotwórcze media światowe, to znaczy poczynając, prawda, od Stanów Zjednoczonych, CNN, Washington Post, New Yorker i tak dalej, a na wschodzie mamy na przykład w Rosji mamy wielu adresatów, to znaczy jest tam i Russia Today, i Agencja Nowosti, i Komersant, i tak dalej, i tak dalej. Również mamy odbiorców na Białorusi, na Litwie, na Łotwie, i tak dalej. Oczywiście te inicjatywy będą się rozwijać właśnie, bo jak powiadam tutaj, ten portal Poland.pl to stosunkowo nowa, prawda, nowa nasza inicjatywa. Ale to jest proces, prawda? My wiemy, w którą stronę pójść. Na przykład na moim portalu, na naszym portalu, przepraszam, bardzo dużą rolę odgrywa historia. Wprowadziliśmy właśnie nowy zupełnie segment, gdzie tylko informacje z ostatniego tygodnia. Była relacja, artykuły, 2 czy 3 artykuły na temat Piłsudskiego, kim on istotnie był, prawda? I ta wiadomość idzie po angielsku na cały świat. Była relacja właśnie z tego spotkania w Toruniu, które połączyło środowiska właśnie polskie i żydowskie, prawda? Chodziło tutaj właśnie o Polaków, którzy ratowali Żydów. I tego rodzaju, prawda? Czy na przykład o Beniowskim, prawda? Czy na przykład po Bogu Malinowskim. Mówimy o tym, co się działo w 1920 roku, o tym, co się działo w 1966 roku,
Chrzest Polski i te wszystkie informacje idą na świat i także na wschód. Wobec, ale reszta jest procesem, proszę Państwa. Dziękuję. Proszę tu przyjść. Jeśli Pan chce zadać pytanie, proszę przyjść tutaj. Dobrze. Nie, już Pan powiedział. Dzień dobry, Krzysztof Łomiński. Ja chciałem się dowiedzieć od fachowca, jaki udział jest obecnie w historycznym ujęciu w tworzeniu PKB udział Polonii Polskiej. Wiadomo, że jest większość niż połowa Polonii aktywnie zaangażowana w tej działalności. Ktoś następny? Niech pani przyjdzie tutaj. Tak, wspomniano tu o historii. Nie przeszkadza. Wspomniano o historii w kontekście wydalenia polskiego historyka, uniemożliwienia mu kwerendy naukowej, chodzi o Henryka Głębockiego z UJ-u. Czy MSZ ma jakieś instrumenty, czy w ogóle możemy coś zrobić, żeby te badania naukowe było można prowadzić? To jest bardzo ważne. To jedno pytanie i drugie pytanie w kontekście też Maison Lafitte i tych idei. Wyodrębnił pan Litwę. No, Litwa jest częścią polityki unijnej, ale jednak wydaje mi się, że powinna też stanowić część polityki wschodniej. Tam wiadomo, że mniejszość polska cały czas się jednak boryka z problemami i Unia tego za nas nie załatwi. Okręg Solecznicki i tak dalej, to wszystko, co jest na Litwie. Polacy na Litwie nie czują się dobrze jako mniejszość narodowa cały czas. I cały czas są te problemy, także wydaje mi się, że tutaj w kontekście właśnie tej polityki wschodniej też powinniśmy jednak o to zabiegać i nie zdawać się na Unię, bo jak to się mówi, umiesz liczyć, licz na siebie i tutaj nie możemy tego pozostawiać. To takie może drobiazgi, ale akurat ta kwerenda nie i też historyk akurat, no wiadomo, że przedwcześnie wygłosił jakieś referaty w Petersburgu, no to się Rosji nie podobało, natychmiast wydalenie. Także też w kontekście obrony naszego dobrego imienia, no coś tutaj być może można byłoby też skopiować. Możemy też, powinniśmy jakieś w ramach retorsji coś podobnego zastosować. Nie wiem. Nie wiem, jak to jest i czy MSZ, czy raczej środowiska naukowe, ale wydaje mi się, że MSZ, bo Akademia ma tutaj za słabą pozycję. Dzięki. Ja chciałem zadać jedno pytanie, jeśli to jest możliwe w ogóle do odpowiedzenia na to. Mamy tutaj w Polsce bardzo duże wpływy pewnych agentur rosyjskich i inne, które są sponsorowane finansowo. I znamy tych ludzi tutaj z imienia i nazwiska, którzy działają. Czy jest jakaś szansa na to, żeby stworzyć jakieś prawo, które pozwoliłoby za takie postępowanie wydalenie tych ludzi z Polski, żeby nie mogli tutaj powracać, ani tym bardziej uczestniczyć w tych różnych prowokacjach, które czynią i robią za pieniądze niezarobione, a przysłane z Rosji? Proszę Państwa, ja tylko jeszcze dodam do tego, co tutaj mówiła pani redaktor Królikowska-Awis, że Polskie Radio dla Zagranicy nie tylko nadaje w 6 językach, ale prowadzi portale w 6 językach. Każdy z Państwa może wejść na właśnie Polskie Radio dla Zagranicy albo może wejść na portal dynews.pl i zobaczy, jakie są te serwisy. Właśnie również w językach wschodnich, więc te Polskie Radio jest też finansowane przez MSZ, więc MSZ robi co może, ale my nie jesteśmy powołani do tego, żeby prowadzić wojnę informacyjną. My możemy prowadzić tak zwany pozytywny przekaz. My nie jesteśmy od tego, żeby walczyć z fake newsami. Nie mamy do tego kadry, nie mamy do tego uprawnień. Chcę również wspomnieć, że prawdopodobnie od stycznia Państwo się dowiedzą o tym, że za środki MSZ-u będzie duża kampania promująca, broniąca Polski w mediach zachodnich. Nie chcę mówić szczegółów, ale rzecz jest już w przygotowaniu. Udział
Polonii w PKB, no Polonia tworzy PKB w krajach, w których mieszka. No, tam pracuje, tam kupuje, tam płaci podatki, więc ten udział byłby wtedy, jest wtedy, jeżeli Polonia transferuje pieniądze, ale do Polski. Ale z tego, co ja wiem, to te transfery w tej chwili są coraz mniejsze, bo ludzie, którzy wyjeżdżają, jak się tam osiedlają, to po pewnym czasie sprowadzają rodziny i już te transfery są coraz słabsze. Jeżeli idzie o profesora Głębockiego, to to wydalenie było retorsją za to, że bodajże półtora miesiąca temu my wydaliliśmy człowieka, obywatela radzieckiego, który był zatrudniony w jednej uczelni w Polsce, dość prowincjonalnej, a który prowadził działalność agenturalną. Z jakiegoś powodu Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie zdecydowała się go aresztować. Mogła go aresztować, bo nie miał paszportu dyplomatycznego, tylko go wydaliła. No i to jest retorsja za to i ubolewam, że to dotknęło profesora Głębockiego, który jest szanowanym uczonym i nigdy żadnej polityki nie uprawiał, no ale stał się ofiarą tej wielkiej polityki. Jeżeli idzie teraz o Litwę, proszę Państwa, ja nie chcę tutaj dywagować, jakie są motywy psychologiczne takiego nieracjonalnego postępowania polityków litewskich, którzy właściwie świadomie kreują pewne napięcia w relacjach z Polską przez szykanowanie polskiej mniejszości. Czy to jest właśnie powiązanie z Moskwą, czy jakieś kompleksy wobec Polski, to tak jakby nie jest ważna ta motywacja. Problem polega na tym, że żeby coś osiągnąć w polityce zagranicznej, rząd musi być jednolity, solidarny. Nie może być tak, że MSZ projektuje pewną politykę, a minister przemysłu czy minister edukacji jedzie i robi swoją politykę, albo jacyś posłowie, tak? No bo wtedy się okazuje, że państwo nie jest skuteczne, że można tą jakby linię polityczną MSZ-u obejść, udając się właśnie kontaktując z wojewodami czy z jakimiś resortami innymi. Więc tutaj po prostu jest potrzebna jednolita postawa i koordynacja wewnątrz rządu. Teraz tu jeszcze była mowa o wydalaniu osób, które tu prowadzą działalność agenturalną. No, każdy, kto prowadzi działalność agenturalną, powinien być obiektem zainteresowania ABW. ABW ma prawo aresztować takich ludzi. Mało tego, postawić im zarzuty, no, dywersji czy szpiegostwa. Jeżeli to jest dyplomata, no to oczywiście areszt nie wchodzi w grę. Natomiast proszę pamiętać, że w dzisiejszym świecie mamy do czynienia często z agenturą wpływu, która działa na granicy prawa i tak jakby korzysta z wolności słowa, z swobód demokratycznych i ta agentura wpływu no, nie jest taka łatwa do złapania, chociaż oczywiście obcych obywateli można wydalać, jeżeli uważamy, że są, mówiąc krótko, niepożądani, że prowadzą akcję, która nam szkodzi. No to oczywiście można robić. Chociaż dajmy na to, parę tygodni temu rząd polski zastosował pewne retorsje wobec pana Szeremety, który zatrzymał ekshumację, co naszym zdaniem było krokiem bezprawnym i antypolskim. No i się okazało, na przykład wpisaliśmy go na listę zakazu wjazdu do Polski, do strefy Schengen. No okazało się, że służby niemieckie udzieliły prawa wjazdu do Niemiec temu panu, tak jakby pokazując, że no Niemcy są lepsi niż Polacy, prawda? I jak ktoś się kłóci z Polakami, to w Niemczech dostanie stypendium, dostanie pochwałę, będzie tam przyjmowany owacyjnie i tak dalej, i tak dalej. No dla mnie to jest mała, prymitywna polityka, a to nie jest... To nie jest poważne. No po prostu moim zdaniem to kompromituje, to wstyd, no po prostu. Ja mogę jeszcze dodać do tego pytania swojego odnośnie Polonii. To kiedy będzie Polonia zwolniona z VAT-u?
Wie pan, dobrze. Nie, powiedziałam, że wtedy, jeżeli przetransferuje swoje zarobki, część swoich zarobków, to ma. Natomiast kiedy będzie zwolniona z VAT-u, no przykro mi, ja nie jestem kompetentny, żeby się wypowiadać o podatkach. To trzeba do Ministerstwa Finansów. Nie odpowiem na to pytanie. Czy są jeszcze jakieś pytania? Tak, zaraz, dobrze. Niech pan przyjdzie. Z tego, co się dowiedzieliśmy tutaj od pana Parysa, to sytuacja jest gorsza niż przypuszczałem. I w tej sytuacji wydaje mi się, że ta słabość polityki zagranicznej wobec Ukrainy szczególnie powinna być zmieniona. Te 90 milionów powinni nam oddać od razu i zakończyć tą zabawę ciuciu babkę i zastosować znacznie ostrzejsze normy. Bo to do niczego nie prowadzi. Do niczego. Tylko się ośmieszamy, oni robią z nas idiotów. I po co to wszystko? To nie ma po prostu sensu. Jesteśmy ośmieszani przez Ukraińców, przez dzicz ukraińską w całej Europie, nie tylko w Europie. Dziękuję. Proszę pana, no... Pan ma prawo wygłaszać ostre poglądy. Dziennikarze mogą pisać, wyrażać bardzo ostre opinie, mówiąc, że ktoś jest zerem, że polityka jest do niczego, że trzeba to, tamto zamknąć, wyrzucić i tak dalej. Polityka państwa nie może polegać na emocjach. Musi być wyważona, musi być racjonalna. Musimy pamiętać o tym, że z tymi krajami, zwłaszcza sąsiednimi, byliśmy, jesteśmy i będziemy, że być może czasem trzeba przeczekać momenty kryzysowe. Uważam, że polityka wschodnia z ostatnich 2 lat jest lepsza niż była i starałem się to państwu wykazać. Starałem się przekonać państwa, że panujemy nad sytuacją i że nasze zachowania są racjonalne i uzasadnione i nie ma w tym naszym zachowaniu żadnej słabości. Przeciwnie, mamy pełne przekonanie o tym, że wobec krajów na wschodzie mamy pozycję silniejszą. Z ubolewaniem przyjmujemy kpiące wypowiedzi polityków wysokiego szczebla z Kijowa, na przykład tweety pana Poroszenko sprzed 10 dni, który jechał do Brukseli i właśnie kpił sobie z polskiego rządu i popierał Donalda Tuska. No to o nim świadczy, no nie o nas świadczy, to o nim świadczy. I nie będziemy odpowiadać na tym poziomie, no po prostu. No, nie damy się do tego sprowokować. Proszę o tym pamiętać, jesteśmy poważnym państwem. Tomasz Nałęcz. Panie ministrze, ja mam krótkie... Tomasz Nałęcz, mam krótkie pytanie. Nawiązując właśnie do tego, co pan przed chwilą powiedział, czy Polska ma jakąś konkretną ofertę dla prezydenta Poroszenki, który najprawdopodobniej stwierdził, że może Polskę przeskoczyć i że będzie robił interesy z Brukselą? I czy tutaj ze strony ministerstwa jest jakiś pomysł na działalność polskiego biznesu, który mógłby działać u nas w Ukrainie i budować relacje? Proszę pana, bo tu słyszę głosy, że no, marnujemy pieniądze i tak dalej. Proszę państwa, ja mówiłem na początku, że te kraje na wschodnie nie są jednolite. My tam na Ukrainie mamy zarówno przeciwników, jak i zwolenników w elicie politycznej. Mamy, moim zdaniem, w większości społeczeństwa ukraińskiego ludzi życzliwych. Ten 1 milion Ukraińców, który jest w Polsce, to jest, jakby to powiedzieć, najlepszy dowód, że nas lubią i podziwiają. Ukraińcy nam zazdroszczą wszystkiego. Poziomu życia, przynależności do Zachodu,
i tego, że mamy proste chodniki i że w ciągu 20 lat zrobiliśmy taki skok, bo proszę pamiętać, że 30 lat temu Ukraina była krajem większym, bardziej uprzemysłowionym i silniejszym militarnie, mającym przemysł rakietowy i kilkanaście reaktorów atomowych, a my nie mamy żadnego, tak? Więc oni się, no nie chcę powiedzieć, cofnęli, a, czy stoją, a my idziemy do przodu. Więc jeżeli mamy również ofertę pozytywną dla społeczeństwa ukraińskiego, to dlatego, że tam są również zwolennicy przyjaźni z Polską. I wierzę, że to kiedyś zaowocuje. Więc nie można się obrażać i reagować histerycznie i mówić, że to idę i koniec, trzaskam drzwiami. Teraz tu padło pytanie, czy mamy ofertę. Proszę Państwa, geopolityka nie polega na tym, że się kogoś kupuje. Jeżeli politycy w Kijowie nie rozumieją, że w interesie Ukrainy są dobre stosunki z Polską, tak? No to możemy tylko czekać, aż zmądrzeją. No nic więcej, nie będziemy nikogo kupować. Nie będziemy przekonywać. Jeżeli idzie o biznes, to proszę Państwa, biznes to jest działalność ryzykowna. Nie będziemy, państwo nie bierze odpowiedzialności za ryzyko biznesu w takim kraju jak Ukraina, gdzie jest duża niestabilność polityczna i prawna i ogromna korupcja. Wiele firm polskich tam weszło i uciekło, bo straciło. Biznesmeni mówią otwarcie. Dużo łatwiej się inwestuje na Białorusi, która jest mniej demokratyczna niż na Ukrainie, ale to jest sfera biznesu. MSZ nie będzie nikogo do tego namawiał. Oczywiście nasze konsulaty, nasza ambasada pomoże, skontaktuje, jak ktoś poprosi, dostanie informacje, dostanie pomoc. Ale my nie będziemy brali odpowiedzialności za inwestycje. Proszę bardzo, niech pan przyjdzie tutaj. Jarosław Gryko. Czy nie lepszym rozwiązaniem byłoby, żeby ta nasza pomoc właśnie w stronę Ukrainy była kierunkowana właśnie tak celowo na utrzymanie naszych zabytków związanych z historią Polski, tak, na odbudowę wielu miejsc, wielu obiektów zabytkowych, które są zdewastowane, między innymi kolegiata w Ołyce, tak, wiele pamiątek świadczących też o naszym tam jakby też tym, co wnieśliśmy. No bo tam to tak naprawdę na Ukrainie to zostało po nas. I to jest wartościowe, żeby tak właśnie. I też, jeżeli już pomagamy dla nich, to też czegoś wymagać, żeby oni na rzecz tej społeczności polskiej, która tam pozostała, też jakieś ustępstwa czynili, żeby to było jakieś takie adekwatne działanie. Pomagamy, ale oni też w zamian adekwatnie tak do tych Polaków, którzy tam pozostali. Proszę pana, no, o ile ja wiem, to troska o zabytki polskie na Ukrainie, zarówno sakralne, jak i świeckie, to jest obowiązek i to jest akcja faktycznie realizowana przez Ministerstwo Kultury. Być może ono ma za małe środki, ale jakieś ma, bo byliśmy w katedrze łacińskiej we Lwowie i zarówno biskup pomocniczy, jak i proboszcz tej katedry mówili o tym, że te środki otrzymują. No i tyle. No. Natomiast proszę pamiętać, że pomoc udzielana przez państwo polskie, gdziekolwiek na Ukrainie czy na świecie, prawda, musi być rozliczana zgodnie z zasadami rachunkowości. To są środki publiczne. Nie wszyscy odbiorcy tej pomocy chcą i potrafią się z tego rozliczać. To nie wystarczy mieć pieniądze. Jeszcze ten odbiorca musi być gotów dopasować się do tych przepisów, jakie nas obowiązują w Polsce, zarówno wtedy, kiedy ambasada daje tak zwane małe granty, jak i wtedy, kiedy resort kultury finansuje renowację zabytków, no nie wiem, właśnie kościelnych. Chcę podkreślić, że również to są zabytki dawne katolickie, które dzisiaj należą do Kościoła prawosławnego, które też podlegają tej
opiece konserwatorskiej. Bardzo dziękujemy panu ministrowi. Chcieliśmy podziękować.